Dobra, jest i pierwszy dzień na budowie. W sumie nie pierwszy już, ale pierwszy, który zaczynamy nagrywać. Oj. Paliczki. Dobra. Mamy zaznaczone przez geodetę paliczki. Obrys zewnętrzny budynku, ale nie odsunięty. A za chwilę przyjedzie koparkowy i trzeba mu wyznaczyć pole wykopu i odsuniemy się o metr albo o półtora od tego, ale to się jeszcze zobaczy. Ile działka jest ogólnie wąska, więc będę chciał jak najmniej zabrać tego miejsca, ale żeby też po wykopie potem wygodnie się pracowało. Będzie to i tak tylko na szybko, żeby nabić. Dobra. Gdzie to mamy? Tu. Dobra. Gdzie to mamy? Tu. Chyba. Więcej trzeba będzie tego. Ale dobra. Teraz o ile? Ciasno tu jest, ale tego nie przeskoczę. 1,50 m. Za dużo być. Ogólnie jakaś tam cała wiedza to z kanału Łukasza Budowlańca, także on tam na 2 metry, ale my sobie na te 2 metry nie pozwolimy. Metr, 3 metry, trochę ciasno, 1,20 m, jeszcze dojdzie ława drutowa na dole, a w sumie raczej jestem chłopak szczupły, to zmieszczę się, czyli 120 m. Oh.
to 20 i 120. Już tu uwalnimy. Dobra. Dobra. No i tak nie musi być jakoś dokładnie. A najwyżej potem będę jęczał, jak mało miejsca zostało. Tych paliczków jednak więcej mi się przydało. Tak, mogłem też od razu powiedzieć geodecie, żeby odsunął mi się, ale jeszcze wtedy nie byłem pewien na ile, ale jest ok. 120. 120. 120. Dobra, na razie nie będę już więcej tego ciął, tylko wezmę plecionka. Wezmę to wapnem, przesypę. Koparkowy potem fajnie będzie wszystko widział. Sznurek. Sznurek jest ok też, ale słabo go widać. Sznurkiem jedynie sobie prowadzenie zrobię i tyle. Mogę sobie iść. Niech będzie. Nie wiem w ogóle, co tam się nagrywa, czy to dobrze widać, ale to potem dopiero podejrzę. Czasami mi się nabije. Dobra.
Dobra. Tutaj koniec budynku. No i taki zakamarek. I tutaj też parę zakamarków. Dobra, ale nie będziemy już tutaj znowu bawić się w takie. Weźmiemy. Obrys już cały obleciałem, zewnętrzny, odsunięty. Co jeszcze tutaj zostało zrobione? Wcześniejsze te paliki już są wyciągnięte i kąty są przeniesione. Tutaj, tam, tam, tam brakuje, ale mam nabity z tej strony. Zarośnięte tam mam przy ogrodzeniu i tylko by przekłamywało, więc to sobie przeniosę dopiero potem, jak też będę miał drugie ręce do pomocy. Ciężko samemu to było zrobić. Dobra, koparkowy już lada moment będzie. Trzeba jeszcze zająć się niwelatorem. Tak jak mówiłem, geodetka była, zaznaczyła zewnętrzny obrys budynku i w tamtym miejscu mam zaznaczony poziom 0. Poziom 0 budynku, tak zwane 0, znaczy tak zwane 0, po którym już będziemy chodzić na gotowo. Co tu jest? Czy ty mi tu trzyma? Dobra. Masakra, ile komarów tutaj lata teraz. Muszek. Aż cały upocony już jestem, a dzisiaj ma być 30 stopni. Także będzie wesoło. Może nie tu, troszkę dalej. Jak będzie kopał, żeby gdzieś to nie przeszkadzało. Kurde. Ogólnie to tutaj nigdzie nie ma za bardzo. A potem jeszcze na niwelatorze to się wypoziomuje. Ale kiedyś jak ustawiałem, po prostu tak było krzywo, że brakło nawet mi regulacji. Dobra, tu jest fajnie. Dobra, to się już ustawi. Już powinien być. Mamy, nie wiem, po 8 już grubo.
miał być tak właśnie 8:09. No, czas mnie nie goni. Się spieszyłem, żeby wyrobić się jeszcze z tym zaznaczeniem tego. Chociaż czas nie goni. I tak nie mam dzisiaj dnia wolnego do pracy na noc. Także jakoś trzeba będzie się wyrobić. Ile tego dziadostwa tu lata. O! Jeszcze troszkę. Nie wiem, czy widać. Powinno być widać. Jest igła tu delikatnie jeszcze. O, teraz jest igła. I znowu nie mam drugich rąk do pomocy, niestety. Dobra. Jeszcze na momencik przygotuję sobie jakąś podstawkę, żebym mógł tam postawić. Przygotowałem już podstawkę. I tak. Tutaj mamy poziom 0, wyznaczony przez geodetę. Czyli poziom 0 mamy na wysokości 38 cm. Dobra. Taki środek jest. Dobra. 0,8 cm. Niwelator już mam ustawiony w poziomie. Dobra, i zerknijmy. Cm. Dobra. Niwelator. 91 cm. I tak. Cm poniżej 91. Czyli tak. Poziom, który wskazuje niwelator, odjąć wysokość poziomu 0 w tamtym miejscu, daje nam 53 cm. Czyli teraz wszystkie jakie poziomy będziemy przerzucać po odjęciu 53 cm będzie nam wychodził w każdym miejscu poziom 0. W zależności jaka wysokość będzie gruntu, będziemy wyliczać ile mamy wykopać. Dobra. O, już widzę, pan koparkowy jedzie. Dobra. Zaraz sprzęt ciężki wjedzie i tak. Nie tu. Ławy fundamentowe. Mam nadzieję, że będzie widać. Mamy zaznaczone poziomy 0.
nasza góra ławy fundamentowej jest na poziomie minus 1,1, ale my kopiemy na jeszcze 10 cm niżej pod deskę szalunkową, czyli będziemy 1,20 m poniżej zera. 1,20 m poniżej zera i to będzie ten poziom właśnie, troszkę poniżej góry ławy. 1,20 m. Gdzie tu mieliśmy ten punkt zaznaczony? Tutaj. Zobaczmy, jak to tu będzie wyglądać. Kurwa. Dobra. Jakoś stoi. O ile wiatr nie zawieje. Teraz tak, ile tam będziemy mieć? Osiemdziesiąt jeden i pół. Czyli tak. 81,5 odjąć nasze 53 cm to jest 28,5. 28,5 i od tego odjąć 120. Czyli w tym miejscu będziemy kopać na 91,5 cm poniżej ziemi. Tak, tak, 91,5. Tak to wygląda. Nie zblokowałem igły magnetycznej na niwelatorze, także poziom niwelatora zmienił się na 103, czyli po odjęciu wychodziło jednak 65 i od, już teraz nie pamiętam, od 83 odejmowaliśmy 65 i odjąć 120. Poziom, jaki mamy wykopać w tym miejscu, to teraz kopiemy, to jest 102 cm pozbyć się, a poziom na niwelatorze, który nam pokaże, to jest 185, czyli poziom poniżej gruntu dodać poziom 83 cm wcześniejszy, 185 cm i wtedy mamy 120 poniżej zera. Dobra. Dobra, stoi nawet. No niby niedużo, 30 cm chyba mi zostaje. Ano. Ława będzie szalowana, także deskami to musiałem zostawić. 8, ta, wystarczy. No nawet 3 cm już za głęboko, ale okej, okay, to tak jak teraz zostało. Z boku wyrzucisz chyba później, nie? Tak, także tak jak teraz jest okej. Okay. Jest taki kawałek, sprawdzam, nie? Jasne. Ale fakt, łopatą jak taki kamień jeszcze jest... Nie wykopiesz tego. Tu jest z góry, jest kawałek, a mi tutaj przerodzisz. Tam w tym ostatnim boksie bardzo wiele, jak zombie, nie?
W różnych miejscach, wiesz, odtąd może. No, dobrze by było. Dobra, 108,5. Okej. Ma być 185. No, 181. Idź tam na koniec. Dobra. To 8,3. No nie, jeszcze dalej. Tu 7 centymetrów za wysoko jest jeszcze. A, tak, a idź tam dalej. A, nie, nie, bardziej tu. No. Dlatego w tym miejscu, weź tam, wyjdź z tego dołu. No jeszcze trochę dalej. Dobra. Tu jest ok. I podejdź tu z samego początku, no. Także tam tylko górka, tu ten dołek, a tak to... O, tu też 5 cm tylko. Co? No. Ale tyle to. No, tyle co to jest? To jest nic. Fajny, duży sprzęt. Ale ziemia twarda będzie, ta glina. Kamieni dużo. Będzie łopatowanie. Tu jest wielko malutki Tu jest i tak odsunięcie o te 1,20 m, gdzieś 1,30 m. Więc tą ziemię... Tą ziemię o ten metr się wrzuci, co nie? Ją się wrzuci, ale reszta będzie do pozbycia.